Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony UD, rozpoczynamy od razu materiał, ponieważ ja tu muszę ratować mojego kompana, który ucieka i jest ostrzeliwany z każdej strony, dlatego myślę, że tutaj, nie wiem, boję się, że jeżeli nie będę szybko reagował, to niestety, mam go osłaniać, no tak, powinienem go osłaniać, zdaję sobie z tego sprawę, przeciwników jednak jest, oh fuck, ale schybiłem, ale potwornie chybiłem, chybiłem drugi raz, Jezus kochany. Dobra, fatalnie zaczynam, fatalnymi strzałami, ale jak mówię, może zaraz to się wszystko odwróci, niech dostają w czachy. Czacha najlepiej, gdzie to tam przeszło? Boże, pięknie to wygląda. Dobra, widziałem jeszcze jednego, dokładnie. Gdzie jesteś? Tutaj. Nie ma, muszę go uratować, nie może przejść, ja liczę, że też będę mógł wrócić, nie wiem w sumie, czy cały czas mam to zadanie dodatkowe do wypełnienia. Nie mam bladego pojęcia. O, oh, fuck! Nie, jeszcze chyba nigdy nie przebiłem nikomu dwóch oczu naraz. Jezu. Straszliwe to było. Kto go ma na celowniku? Gdzie oni są? Tam. Okej, okay, muszę chyba ich szybciej szukać, bo jeżeli rzeczywiście zawalę tą misję, to się wścieknę. A ja nie mam prawa. Nie mam prawa, musi się powieść. Gdzie teraz? Aj, w ogóle jakoś tak... Jezu, jak to przeleciało? Rozbiło mu czaszkę. Na wszystkie możliwe sposoby tutaj. Czy tam kogoś nie ma? Nie. Nie widzę naszych ziomów, którzy do niego strzelają. Bo raczej na murach to już rozumiem, że nikogo nie ma. Jestem tutaj najwyżej. Dobra, już ktoś tutaj się pojawił. Fuck. Muszę się odsunąć trochę. O tak. I pięknie. Nie, chyba dostanie w szyję, nie w głowę. Z tego co zauważyłem. Zobaczymy. Tak jest. O! Pięknie. Może być. Może być, ja tutaj mam dobrą pozycję do ustawienia się. Gdzie tu jeszcze strzelają? Gdzie jesteście? Mam nadzieję, że do mnie nikt nie będzie strzelał. Mam kilku szwabów, pięknie. Nie ma tutaj, wiecie, z góry to raczej trzeba celować tylko i wyłącznie w czachę, bo raczej... Ojej, kolega się pewnie zdziwi, który stoi tuż obok. Oni mnie tutaj, jak mówię, nie widzą za dobrze. No, ja się cieszę z tego powodu, jak nie widzą, to świetnie. Okej, kolejny cudny strzał. I oczywiście prawe oko, tak jak ostatnio jechałem tylko po tych oczach. No a teraz dzisiaj, jak widać, również idzie dobrze w miarę odnośnie tego. Nie wiem, czy oni mogą go zabić. Nie, no na pewno mogą go zabić, gdybym nie reagował, to go tutaj rozstrzelają bez problemu, ale jeżeli będę bił z taką częstotliwością jak teraz, gdzie każdy dostanie w czachę hełmy, no niestety hełm tutaj nic nie pomoże. Przeciwko jakimś zwykłym, słabym karabinkom może tak, ale no, przeciwko... Fuck! Schylił się akurat. Nie, no niesamowite. Muszę przyznać, że miał farta. To był taki niesamowity fart. Już strzałem, on się akurat pochyla, no ale... Dwa razy farta mieć nie można. Gdzie on tam dostał? W płucą? Może być. No, zaczął iść. On dopiero teraz zaczął iść? Może kochany, on stał ciągle? No, gdzie są kolejni? Gdzie? Tam! Dobra, niech się ustawi. Po co mam strzelać do niego w biegu? Oczywiście jako porządny snajper i jako dobry snajper powinien tak strzelać, ale nie zawsze się wszystko powiedzie. Idealnie. Takie... Tak brzmiał jego, wiecie, dźwięk. Dobra. O. I świetnie. Kurde, no naprawdę, za jednym jeńcem wysłali tutaj cały oddział. No ale w sumie, jeżeli skapi się ilu ja żołnierzy zabiłem, to ciężko się dziwić. Takiej a nie innej po prostu reakcji. Cholera, ich jest coraz więcej, teraz już z kilku stron atakują. No niestety ja cały czas nie jestem w stanie, wiecie, na wdechu strzelać. Dlatego ciężko się dziwić, że nasz snajper trochę się męczy. No ale jednak perfekcja strzałów. Na początku było źle, teraz one shot, one kill, tak jak to powinno wyglądać u prawdziwego snajpera. No i pięknie. No nie, no wow, coraz więcej. Ja nie robię w ogóle save'ów. A chyba powinienem, bo nie idzie źle, nie zepsuję. Po prostu nie jestem w stanie uwierzyć w to, że mógłbym to zepsuć. Jak dostanie? Gdzie ta kula leci? Ej, co to za X-ray? Jakiś strasznie do dupy. Fatalnie to wyglądało, muszę przyznać. O fuck, ten jest blisko. Tych, co są najbliżej, trzeba atakować, bo jednak tamci jeszcze go nie widzą. Ale coś dziwny był ten X-ray, wiecie. Znaczy w ogóle nie było X-raya. Kamerka powędrowała jak szalona w jakieś tam miejsce. Dobra, gdzie oni tam są? Przed chwilą biegli stąd. O, tam jesteś, świetnie. Nie wiem, co ty tam robisz. Ale skoro tam stoisz i cię wypatrzyłem, to niestety ciągnąć. Wow! Ładnie. Naprawdę ładnie. Dobra, dawaj go. Fuck! Ej, dwóch zabiłem naraz! Podwójne zabicie, nawet nie wiedziałem, że tam jest dwóch. Skąd strzelają?
Muszę kogoś zobaczyć. O, już widzę. I pięknie, w biegu. O to chodziło. Też nie można cały czas strzelać, jak oni są tacy statyczni. No i co, znów X-Ray, który mi nic nie pokaże. Proszę, bitch please. Pierwszy raz w sumie w grze spotykam się z czymś takim, że występują te błędy. I zostałem awansowany, no w sumie ciężko się dziwić. Dobra, na razie przeciwników nie ma, więc sobie mogę wykorzystać to. O, jednak jest. I przeładować. Nie no, naprawdę, X-Raye dzisiaj i X-Raye. Jeszcze nigdy nie ostrzeliwaliśmy aż tylu przeciwników naraz. Wow, jakoś przeszedł dziwnie najpierw bez uszkodzenia. Ale niech będzie. Gdzie on? On tam już jest naprawdę daleko. No, dawaj. I bum. Idealnie. Naprawdę, dzisiaj dzień X-Raye. X-Raye wszelkiego typu, ciągle prawie, jak nie czaszka, to szyja, co najwyżej czasem gdzieś tam trafię w płuca, ale tak to jest dobrze. Dobra, zrobiłem save'a. No wiem, że zaczął iść, on już idzie trochę długo, stary. Fuck! Ej, nie zabiłem go? Zabiłem go. Dobra, tam jeszcze jeden gdzieś przechodził. Dobra, ja go gdzie ty szaleńcze biegniesz? Fuck, nie dostał. No i drugi raz nie miałem jak oddać strzał, to byłoby zbyt szybkie. Dobra, tutaj jesteś. No dawaj go, kurwa, chcę go zabić w biegu. No, nie zabiję go, serio? I co tam się wyświetliło? Oż coś tam, nie przeczytałem, ale on jest już naprawdę daleko. No, gdzie jest ten przeciwnik? Dobra, tutaj jesteś. Gin. Nie wiem, za co tam się wyświetliło, jeszcze trofki nie dostałem, ale jakiś tam postęp do trofki jest. Nie mam pojęcia za co, ale nie ma to jak strzelić. Znaczy, myślałem, że w tył, ale dostał w skroniową i niech tak będzie. Okej, gdzie dalej? On jest tutaj, no ale tutaj już niestety koledzy. No oni są coraz dalej. Naprawdę strzały z bardzo dużych odległości. Dzisiaj muszę ładować, no zobaczcie, jak ten pocisk leci. No to pół co prawe najczęściej. Najczęściej tutaj obrywam. Tam jeszcze jeden był. Jestem o tym przekonany. Wow! Jeden? Co ja tam się jednym przejmuję? Z wszystkich stron teraz napierają, no ale trzeba przede wszystkim bić tych, którzy są blisko naszego ochranianego kumpla. Że też nikt nie zwrócił uwagi, że jakiś snajper likwiduje ich wszystkich. Powinni się skupić na mnie, ale no niestety skupiają się na nich. Oczywiście nie jest nieszczęście dla nich samych. Gdzie jesteś? A, no tutaj to już w ogóle się nie spodziewacie strzałów. No cóż, dzień X-Ray. Dzień 1000 X-Ray, tak to będzie można szczerze nazwać. Dawno nie wykonywałem. A, tak jakby się skapuł, że kumpel zginął, więc trzeba się zbierać. Niestety troszeczkę za późno, ziom, za wolno biegasz. Trafienie oczywiście w główeczkę. O! Tak go, wiecie, tak mu przecięło tą czachę. Dobra, gdzie oni są? Tu jeszcze ktoś był. Gdzie oni są? Tam jest ktoś. Jak ty z takiej odległości do niego strzelasz z maszyną piszczaną, człowieku? Dobrze, że padają. Pięknie. Dobra, przeładowuj. Boję się, że mi zaraz amunicji może braknąć. No w sumie naprawdę, strzały i tylko strzały. Same główki, same dynie. No ale jak mówię, już dostałem kolejny stopień, ale myślę, że w tej misji naprawdę można nabijać sobie tutaj to doświadczenie, tak żeby nam ten poziom wzrastał z każdą chwilą. No ja go nie zabiję. Gro, co ty ode mnie chcesz? Dobra, tutaj kolejny. Dobra, nie wstanie. Już się bałem, że zaraz będzie biec i jakoś mogę nie trafić. Ale na całe szczęście wszystko się udało. Dobra, chodź tutaj. Fuck! Myślałem, że przejdzie, a się zatrzymał. Mój błąd. No ale coś, co uciecze, to nie odwlecze się. Jak widać. Gdzie jeszcze? Jak to chyba ostatni? Aha, że już to był ostatni, którego zabiłem. Już tam nikogo nie ma. Też na to liczę, no zobaczcie, całą okolicę sprawdzam, nie ma, no ale boję się, że mimo wszystko nie wykonam zadań dodatkowych, bo to będzie koniec. Chyba tak, no niestety. A szkoda. No co, no doczołgał się jakoś. No spoko, nie ma za co. Nie ma za co, ziomuś. Ja już stąd wyjdę bez problemu. O, brak schronienia, odblokowane osiągnięcie zgaduję za wykonanie kolejnej misji. Fajnie. Jestem trochę smutny, że nie wykonałem żadnego zadania dodatkowego. Myślałem, że się będę mógł cofnąć jeszcze tutaj na to przedpole. No ale jak widać nie mogłem. Szkoda. Byłem blisko, żeby to... Tego oficera nigdzie nie widziałem. Też szkoda. No ale za to znaleźliśmy karty do gry, wszystkie gniazda snajperów, dzienniki wojny aż 4x7 i nawet odblokowałem strzał z daleka, był przecież jeden. Nie w poprzednim, ale jeszcze we wcześniejszym materiale. Tak więc okej, skoro ta misja już nie była taka długa, to sobie rozpoczniemy kolejną. The informant, Brower, wasn't able to uncover what it was before his capture, but he has a lead. A supply outpost in Siwa,
frequented by Vallen. We don't know if he'll be there, but the man likes to have everything precisely ordered. Vallen will have every detail planned out, scheduled, written down. All I have to do is find it. Brouwer has been useful. He's given me the locations of Vallen's office and the German storehouses. There are also some good sniper positions across the town and rumors of an old smuggler's entrance. It's going to be tight on the ground. But somewhere in this town, I will find what we need. Też tak uważam. Czekajcie, nowy przedmiot. Gdzie tu jest? Uzbrojenie. Oczywiście, że chcę to sprawdzić, ponieważ ja ostatnio sobie wybrałem tą inną broń. Ona już się chyba wzięła, w tej misji miałem jeszcze chyba Karkana, jak się nie mylę. Teraz już mam tą broń, świetnie. Tutaj też coś nowego. Pancerzek, wyrzutnia rakietowa. Boże, nie. Ja chcę tą broń, ona się przydaje. Nie zamierzam używać tego. Mam te pociski przeciwpancerne. W sumie je sobie dałem tutaj, który... Czekajcie, gdzie one były? Amunicja, która pozwala niszczyć pojazdy. No tak, ja je mam włączone. Nie wiem, czy ona jest do snajperki, czy są tego typu pociski. Czy tu chodzi o pociski do bazuki, nie mam pojęcia, dobra. Ale wiem, że powinienem kontynuować grę, ponieważ... Dobra, tu mamy trzy dodatkowe cele, liczę, że chociaż kilka uda się wykonać. Karty kolekcjonerskie, tylko jedna, gniazda snajperów 3, standardowo, dzienniki wojny 9 i też jest możliwość jednego oddania strzału z daleka. Informator doprowadził się do kryjówki Vallena w Siwa. Przeszukaj jego biura, aby uzyskać więcej informacji. Okej, tak więc rozpocznijmy. No i zobaczymy, czy ta misja będzie za dnia, czy jednak w nocy. A jednak za dnia, a szkoda. Ja lubię te nocne misje i to skradanie się. No ale tutaj też można się skradać. No, tutaj mamy jakieś pola w Afryce. Nie wiem, co się w Afryce hoduje. Jakie tutaj, wiecie, uprawia rośliny, nie mam pojęcia. Ale pieprzyć to. Ale ładnie to wygląda. Taka mini dżungla, taka mini oaza, tak by można to nazwać. Tak więc okej, okay. Zobaczmy sobie mapę. Ja jestem tutaj. No tak, bo to jest oaza w sumie. Oaza Siwa. No to... No wiecie. Dobrze spostrzegłem wcześniej, bez czytania, że to jest oaza. Okej. Okay. Wszystko się pali tam. Ja bym chciał na razie wypatrzeć jakiegoś przeciwnika. Byłoby miło. O, już kogoś mamy. Zawsze jednego przynajmniej zauważyliśmy. I drugiego. Na razie w tych gąszczach myślę, że się można nieźle schować. Tam można znaleźć... A ta tabeczka, to nie da się ich oznaczać. Okej. To co? Widać tam kogoś na wieżyczkach? Przynajmniej ja chwilowo nie widzę nikogo. No dobra, jak nie widzę, no to cóż. Przejdziemy troszeczkę do przodu. W sumie broń snajperska to mi się tutaj średnio przyda. O! Znowu zupa z piasku, mówicie? No to cóż, widać, nie karmią was zbyt dobrze, aczkolwiek to jest oaza. Cieszcie się, że chociaż jest woda. Jak się ja was pozbędę, drodzy Niemcy? To jest bardzo dobre pytanie. Jak się was pozbyć? Myślę, że standardowo. Tam jest jeszcze jeden. Dam radę go zabić tutaj. Jak ja go mam zabić? O, może być i tak. Ja go chyba niestety nie przeniosę. Ale bym spróbował, wiecie co? Spróbowałbym go zabić po cichu, tego, który tutaj podejdzie. Może się to rzeczywiście powiedzie. Nie ma oczywiście 100% pewności, że się coś powiedzie tutaj. Moje plany są zbyt ryzykowne. Ale jakbym się umieścił za tym zniszczonym pojazdem? Ej, tutaj będę mógł wywołać... Tak, już widzę. Jest miejsce, w którym będzie można hałas wywołać. Świetnie. Uwielbiam coś takiego. Takie coś jest i ja jestem od razu szczęśliwy. Okej, ciebie bym z chęcią zlikwidował szybciej, żebyś nie... O! Pięknie. No dobra. No ja też tak uważam, stary. My się tak tyle razy zgadzamy razem. To jest piękne. Mamy tą więź ze sobą. Czuć to. Po prostu to czuć. Okej, czy ja dam radę go zabić tutaj, jak będzie przechodził? Czy on sobie jakoś stoi? Nie wiem. Przez te gąszcze zgaduję, że oni nie widzą, dlatego tutaj też trupów. Ale jak podejdą bliżej, to prędzej czy później ich tutaj znajdą. Tam jeszcze gdzieś jednego widziałem, nie wiem, gdzie on tam przechodził. Ale ten się zbliża. To znaczy, że zaraz dostanie z Ulleroda. Ale poczekajmy. Którędy on przejdzie? Tędy? Mi to naprawdę obojętne, stary, którędy. Tylko żeby szybciej, żeby cię zabić. O, doskonale.
Piękne strzały w główkę. Na razie spróbujemy oznaczyć tego gościa, którego widziałem gdzieś tu w okolicy, bo to był jeszcze jeden, on był nieoznaczony. Gdzie on był? Dobra, tam jest jeden, nie wiem czy to on. O, tam kolejny. Świetnie, czy tu... O, tam jeszcze ktoś chodził. Jestem pewien, że ktoś tam był. Albo to już, to jest, wiecie, oaza. Może mi się coś przywidziało. Ale nie jestem w sumie spragniony, więc nie wiem. Dobra, zapiszmy sobie. I spróbujemy teraz, jak będzie... O, zaraz powinien być, albo jeszcze nie. O, dobra, co prawda strzelam przez... Nie był to czysty strzał, ale celny. Jak mówię, to jest świetne miejsce do ubijania przeciwników, bo tutaj nikogo nie widać. Nie wypatrzą tych trupów z daleka. Dlatego tak się cieszę, że znalazłem od razu na początku, jest taka fajna pozycja. No i kolejny, znaczy nie wiem, czy tamten wciąż jest w tym jakimś polu, czy nie. Czy go, oj, on już tak za bardzo tam nie jest. Ale oko, oko nawet chyba dwoje oczu, dokładnie, to było ładne. Świetnie. Trafienie zagłuszone. No dobra, to gdzie kolejny? Dobra, sobie na razie pooznaczamy kolejnych. Widzę już jednego przy bramie. Może być. U góry tam nikogo nie ma. Tu jeszcze gdzieś przechodzili jacyś. Na pewno ich znajdę. Tylko żebym się nie oddalił za bardzo od tego dźwięku. Nie będzie to zbyt miłe. Dobra, czy tu ktoś jeszcze chodzi? Tak jest. O, nawet dwóch. Może być. Spróbujemy któregoś z nich zlikwidować. Tylko nie wiem, czy ten dźwięk, jak mówię, ciąg... O, tam jest jeszcze jeden. Fuck, przeszedł sobie w miejsce, które... Tak, tu jest zagłuszenie, ale nie będę strzelał przez takie gąszcze. On się poszedł odlać, nie mam pojęcia, co on tam robi za tym wszystkim. Chciałbym się przypatrzyć bardziej temu miejscu. Nie, tutaj niczego nie widzę już, żeby tam... Kogoś słyszałem? Tak jakbym słyszał kogoś w okolicy. Ej! To jest ważny kolej, zobaczcie, oficer. A tam jest jakieś działko, zgaduję, że będę musiał coś tam rozwalić. Dobra, czy tutaj dźwięk będzie zagłuszony, czy muszę oddalić się troszeczkę i oby tam go nikt nie znalazł? Chyba jestem za daleko jednak. Nie mogę aż tak daleko odchodzić. Bo jednak wiecie, te maszyny aż takiego huku, dla mnie to w ogóle one bardzo słaby hałas wywołują. No ale i tak za słaby. Dobra, no już tu powinien być dobrze, no mam nadzieję, że zaraz się pojawi motyw z możliwością strzału. Chwilowo niestety niczego takiego nie ma. Nie, muszę chyba przejść sobie bliżej, ale stąd też powinienem trafić, jeżeli się dobrze ustawię. O, choćby tak jakoś pod kątem. Może kogoś jeszcze wypatrzę? Nie no, wypatrzeć to już raczej stąd nie wypatrzę, no ale zabicie wyższego rangą żołnierza, oficera sprawi mi zdecydowaną większą radość. No, szybciej. Szybciej, oby go tam nikt nie znalazł. Oby. Mnóstwo samolotów tutaj lata. Zobaczymy, może dzięki temu X-Rayowi... O, tak, oni tam stoją. A on gdzie dostanie? Miał tam jakiś krzyż żelazny chyba. W ukryciu. Dobra, załatwiłem go. Nikt mnie tutaj nie widział. Nikt mnie tu nie słyszał, oni jego trupa nie widzą. A co tam, zapiszmy sobie. Gdzie tam byli dalej? Może kogoś z nich spróbuję zlikwidować, bo stąd się da. Tylko ten chodzi w złe miejsce. Dobra, o fuck, nie. Ej, oddałem strzał, a tam nawet nikt się nie zaniepokoił. Nie wiem, nie zauważyli kuli, która przechodzi obok nich. Cóż, nie będę zwracał uwagi na to, czy oni są wystarczająco dobrze skupieni na swojej robocie. No a w sumie ten to nie był. Oko. Uwielbiam, ja muszę zacząć im celować w szczęki, bo tak oczy, tylko oczy. Znaleźć drogę do starego miasta. Wiem, co ja mam zrobić, dobra. Teraz wykorzystać motyw, żeby zabić jego. Oj nie. Ale podejdź tam do tego ciała, jak już tak bardzo chcesz. No, idź tam, idź. No, kurde. Coś tam się działo. No, dawaj. Jak zaraz nie będzie tego sygnału, to będę miał mały problem. No, dawaj. Szybciej. Co jest z tym dziadostwem? Fuck, dostał, ale... Dobra, udało się wszystko. Tu jeszcze ktoś mnie przez chwilę zauważył. Czy to może ktoś z daleka? Oj, 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 oj. Niedobrze, oni chyba z kapli się zauważyli trupa. Dobra, no szybciej, żeby to zadziałało, bo on odejdzie. No może nie odejdzie, ale...
Fuck, to jest, jestem za daleko. Dobra, ja sobie wczytam i postaram się szybko jeszcze, żeby za tym razem dać radę tam przejść. Albo nie, no teraz to już i tak nie dam go z rady zlikwidować. Ale nie mówcie mi, że ja nie zapisałem po zabiciu tych. Ej, no świetnie, ja nie za... Fuck! Nie zapisałem po zabiciu tych gości. Nie wierzę w swoją nieudolność. Dosłownie nie wierzę. Wściekłem się, no kurde, ale wiem, że będę mógł go zabić, to mogę już sobie zapisać. Aja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 j
O, może się uda? Nie, nie udało się, ale było blisko. Ten celownik mi zaczął nagle tak latać jak pojebany. Może teraz się powiedzie. Wiem, że jest tam na górze koleś. No i co? Nie. Co, on teraz nie widzi tego trupa? Ej, serio, on go nie widzi. Genius. Serio? Stary, jak ty go wcześniej zauważyłeś, a teraz nie? Nie ogarniam. Szczerze, nie ogarniam. Nie wiem, nie jestem, mam nadzieję, że zaś za daleko. Szybciej, szybciej, dobra. Czemu mi to tak lata? Dobra, zabiłem go bez X-Raya, ale zabiłem go. No, jego trzeba spróbować wyeliminować, tylko nie wiem, czy tutaj znów usłyszę, wiecie, te dźwięki. Postaram się... Nie widziałeś mnie, ziom. O Boże, było blisko. No, jestem w świetnej pozycji, tylko żeby to zadziałało, no. O, 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 o. I udało się. Nie wiem, czy tam jeszcze jednego nie ma. Bo jak mówię, to był jeden chyba z tych gości, którzy był przy działku. Dlatego ma te słuchawki. Żeby się go tam, wiecie, znaleziono ciało. To niedobrze, że znaleziono ciało, ale strzał został zagłuszony, nie wiedzą skąd to mogło paść, nie wiedzą kto to mógł zrobić. A zresztą są daleko, co mi tam. Dostać się do miasta jakoś dostanę, dobra, pieprzyć to. Zabiłem większość przeciwników, których chciałem zabić. Tam jest jeszcze jeden, bardzo daleko. Niezła odległość, ale myślę, że się uda go trafić. Fakt, to był ten dobry moment. Ten dobry moment na strzał, zmarnowałem go oczywiście. On też się przemieszcza, myślałem, że on będzie stał w miejscu. No teraz się znów przemieścił tak, że go no nie ubije. Odległość jest duża, ze strzałem będą małe problemy. No chyba, że się ustawi w jakąś naprawdę dogodną pozycję, jak... A nie. No niestety, a jakbym go spróbował tak for fun? Nie, 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 to nie zadziała. Myślałem, że może jakoś, wiecie, ten pocisk przeleci odpowiednio. Nie tym razem. Nie dzisiaj. On się tam ustawia, muszę poczekać po prostu, żeby on się ustawił w dogodnym miejscu i go załatwimy. Nikt stąd niczego nie usłyszy, dostanę się do fortu. Czy czegokolwiek, cokolwiek to jest. W poprzednim materiale w sumie mieliśmy taki prawdziwy, typowy fort. Teraz co to jest, to nie wiem. No daleko jest. A, bo tam jest dwóch. Ojej, oj. Dobra, oberwie. Z małymi trudnościami długo czekałem, ale oberwie. No naprawdę. Oj, ja mówiłem o tym, że chcę strzelać ten szczękę w żuchwę, ale w żuchwę wolę. W żuchwę, żuchwa jest piękna. Dobra, i go ten koleś nie widział. Oznacza cię też. Tak na wszelki wypadek, gdybym, nie wiem, zapomniał cię z Wi-Fi. A, fuck, zapisałem. A on znalazł ciało. Fuck, więcej niż jeden znalazł ciało. No dawać, dawać. Potrzebny mi to. Muszę oddać strzał. Ile można czekać? Nienawidzę tych sabotaży, które tak słabo działają. Jestem incognito, bardzo się cieszę, ale wolałbym... O, 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 o. No i dupa, nie, wczytujemy. Nie wyszło. Niestety, słabo to wyszło. To jest jeszcze przed zabiciem tego? Tak, to jest jeszcze przed zabiciem tego, świetnie. Dobra. Zginął? O, zginął, aczkolwiek to już był strzał, wiecie, po tym dźwięku, no niestety. No nie wszystko się udaje. Dobra, zaraz będzie. O, i o to chodziło, idealny strzał, prosto tym razem, no tym razem w ucho. Ucho po ucho, ale nie jest źle, dobra, zapiszmy sobie. Myślę, że uda mi się sprzątnąć kogoś tam jeszcze, może sobie weźmiemy, przybliżymy. Czemu ja wcześniej widziałem tam przeciwników, teraz... Dobra, jest jeden, jest drugi. Dobra, zapiszmy. A mam wyłączone zapisywanie. Dobra, chyba zdążyłem go załatwić odpowiednio. Nigdy tutaj nie namierzę. Aczkolwiek zwianie stąd to byłoby też bez problemu.
Dobra, kolejny zapis. Ten wie, że coś się dzieje, ale jestem w takiej pozycji, on jest też tak świetnie ustawiony, że załatwienie go to nie problem. O, już nie jest zaniepokojony? Fuck you, musiałeś się tam schować? Serio? Serio? Nie no, wie, że jest snajper, więc się chowa i w sumie dobrze to wyczuł. Tylko, że... No co ja miałbym? Mógłbym strzelić w tą skrzynkę i go załatwić raz a dobrze, tylko to by spowodowało naprawdę duży alarm. A ja tego nie chcę. Ja chcę być incognito ciągle całe życie. Nie wiem, muszę go spróbować załatwić, ale... No, o, pięknie. Fuck, jeszcze jeden? No to nieźle, na razie w dzisiejszym materiale z tego pola postaram się wybić chyba wszystkich przeciwników na tej mapie. Bo tak coś czuję, że tak to wygląda chwilowo. No świetnie. Dobra. Ale tamten jest już naprawdę daleko. Znaczy nie no, już do tej... On jest tam obok tego trupa, okej. No ale nie zmienia to faktu, że tam broń, wiecie, to nie jest tak łatwo utrzymać ją. Po tym jak co prawda wstrzymam oddech, jest w miarę łatwo, ale... Ach, fuck you. Teraz to już go w ogóle nie widzę. Tylko wiem, że jest gdzieś tam, jest zaniepokojony i tyle. No nie wiem, nie widzę go. Jestem w nie najlepszej pozycji. Ojejku, jest koło tej skrzynki. Muszę postarać się... No dawaj, no... Fuck. Czemu to wszystko jest takie późne? No i co? Nie ma tego dźwięku? No nie ma. Zmarnowałem możliwość strzału. No ja nie zabiję go. Po prostu go nie zabiję. Dobra, idzie bliżej. No to jest mój dzień. Wszyscy jakoś prędzej czy później podchodzą tam, gdzie sobie życzę. No proszę was. Tak blisko, a tak daleko. Teraz znów czekać cały ten czas, aż ono. To byłaby świetna pozycja, ty bym go zlikwidował. Potem znów przechodzi. Denerwuje. Dobra, zapiszmy sobie. Może za chwilę. No, idź. Fuck. Kto mnie widzi? O cholera, bo tu ktoś przyszedł. Ej, ja nie pomyślałbym nawet o tym przez chwilę, że ktoś tutaj jest. No dawaj, szybciej. Nie ubiję go, bo oni tutaj chodzą. Oni wiedzą, że coś tu jest nie tak. Wiedzą, że ja tu jestem. Dobra. To chociaż ty. No przynajmniej załatwiłem tych gości z działek, bo to jest kolejny ze słuchawkami. No to bardzo dobrze. Oj. Powinienem się przemieścić, gra mi sugeruje. Czyli ten coś wie. Gdzie on był? Dobra, jest tam. Trochę słaba pozycja, bo nie będę go widział dobrze. Ale on też się przemieszcza. W sumie to raczej wolałbym, żeby został w tym miejscu. Spróbujemy czekać na... No dawaj. Szybciej, żeby to... No i nie, no zobaczcie, zawsze ten dźwięk. O, jest teraz, jak się już schowali w ten sposób, że już nic nie zrobię. No tak, fajnie, że przestałeś robić poszukiwania. Trochę głupio z twojej strony, szczególnie, że przed chwilą... O, a już znalazłeś ciało. Myślę, że wcześniej zauważyłeś, że kolega padł. No, szybciej. Nie ubiję go. No zobaczcie, no to jest jakieś przekleństwo. Kiedy już wydaje się, że jestem w świetnej pozycji, że zlikwiduję przeciwnika, to nagle on akurat tuż przed strzem. O, tamten nawet zaniepokojony. Wszyscy się niepokójcie. No proszę, jak on się znów schowa za jakąś skałkę. No szybciej. Naprawdę, dzisiaj wyeliminuję większość przeciwników chyba na tej mapie z tej jednej pozycji. No tak gra mi pozwala. No, ile można czekać? Epickie to jest. Zobaczcie, no. To jest więcej nawet, powiedziałbym, niż epickie. Co akurat jest dobra sytuacja, dogodna do strzału, to co? Chowa się, jakby się bawił ze mną w kotka i myszkę. Dobra, to chociaż tego zlikwidujemy. No i super, nie udało się. No ale za drugim razem się już na pewno powiedział. W sumie to już bym chciał za chwilę kończyć ten materiał, bo już osiągamy tą standardową długość, wiecie, tych moich materiałów. Co jest, spóźniłem się? Był już ten? Nie zauważyłem tego znaczka, który mówi, że mogę bezpiecznie strzelać. A jest, no kurde. Świetnie. Ale strzał powinien być zagłuszony. Dobra. Ilu tych gości będzie tam jeszcze ze słuchawkami? Czy to jest, ja go nie zabiłem? Nie, ja... Aj. Mogłem wykorzystać ten motyw i go załatwić. Dobra.
No i spóźniłem się, pieprzyć to. Dobra, już nie będę panikował. Spóźniłem się, ucieknę co najwyżej. Albo zlikwiduję większość przeciwników stąd. Nie zawsze wszystko się układa przecież. Tam nie ma kogoś, tu jeszcze ktoś przechodził. Ojojoj. Ojojojoj. Dobra. Może padniesz w prosty sposób, użyję w końcu maszynówki. Oj. No dobra, zlikwidowałem już tak wielu przeciwników, wiecie, w ten sposób, że myślę, że nie mam co się przejmować po prostu tym, że w końcu ktoś mnie tutaj zauważył. Mogę przejść tutaj u góry, wcześniej nie wiedziałem, że to jest w ogóle taka możliwość. Nie wiem, czy się nie pospieszyć, znaczy tam ktoś jest, muszę się mieć na baczności. Gdzie tu się wchodzi na górę, albo tu się nie wchodzi tędy. Jeszcze pod koniec materiału, jak widać, możemy sobie troszeczkę przeszukać, posprawdzać. Co my tu jeszcze ciekawego mamy? Czy tutaj nie ma jakiejś, wiecie, dokumentu, jakiejś karty, bo można jedną znaleźć. W sumie to jeszcze bym chciał się przejść. Bo tu jeszcze dźwięki wydają też te samoloty, dobre. W ogóle nie rozkminiałem tego, że też przecież można by wykorzystać samoloty. Chcę się dostać jeszcze do tego miejsca i tutaj zakończyć materiał, zobaczyć, czy tutaj jest rzeczywiście coś cennego, coś, co mi się przyda. Ja tutaj nikogo nie likwidowałem, jest tu apteczka, jak widzę. Jakieś może dokumenciki? Nie, żadnych dokumentów, tak to nie ma. Ale dobra, słuchajcie, kończymy w tym momencie misję. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Rozpoczęliśmy tak naprawdę piątą już misję, z tego co wiem, jest ich 8. No ale dzisiaj już więcej nie zrobimy. Ale zaczęliśmy, dużo się przeciwników pozbyliśmy. Następnym materiale myślę, że przejdziemy większość misji, wejdziemy tam do tego fortu i poszukamy tego całego naszego Wachlena. Ale to tyle na dzisiaj. Podobało Wam się? Nie zapomnijcie w takim razie ocenić, nie zapomnijcie skomentować i nie zapomnijcie zostawić suba. A my widzimy się już wkrótce, tak więc cześć czołem i na razie.